Nie wiem czemu wczoraj w sklepie wydawało mi się... O, o Boże, wszystko zniszczyłam. Cześć Wam kochani i kochany, witam Was serdecznie. Denerwuje mnie tam, że tam widzę drzwi. O, cześć kochani, witam Was serdecznie, zapraszam do nowego filmu. Ostatnio przygotowałam taki film, w którym pokazywałam jakby nowe kosmetyki, które były dosyć niedrogie, między innymi te kosmetyki Belle Biedronka. I film cieszył się Waszym uznaniem, tak mi się wydaje, więc stwierdziłam, że idźmy w to, bo to jest w sumie fajny temat. Teraz żyjemy w takich czasach, że kosmetyki, zwłaszcza kolorowe, żeby być dobrymi, skutecznymi i żeby robić fajne rzeczy, to wcale nie muszą być drogie. Jakby tak sytuacja wyglądała jakieś 10-15 lat temu, natomiast teraz to wszystko bardzo szybko jakby działa, w sensie, że mniejsze marki bardzo szybko adaptują takie trendy, które pojawiają się w tych takich kosmetykach wysokopółkowych, kosmetykach droższych, ale też często jakby są firmy matki, no nie, na przykład, nie wiem, są koncerny duże kosmetyczne i w tym samym koncernie, na przykład tak jak kiedyś było Bourjois i Chanel, więc te rzeczy z Chanel bardzo szybko się pojawiały w tym Bourjois i tak dalej, więc to jakby bardzo, bardzo idzie w tym kierunku, że naprawdę nie trzeba wydawać kokosów, żeby mieć bardzo przyzwoite kosmetyki po częstokroć. Także dzisiaj będzie po prostu mały haul, pokażę Wam to, co ostatnio kupiłam, głównie kosmetyki kolorowe, i będziemy się tym wszystkim oczywiście malować. Nie wszystkim się będziemy malować, w tym się nie będziemy malować. To jest pierwsza rzecz. Wczoraj kupiłam, wiecie co, w Rossmanie ten suchy szampon. Jak wiadomo, ja jestem psychofanką suchych szamponów. Używam, znaczy nie wiem, czy używam jakoś bardzo dużo, natomiast mam swoje ulubione, mam taki wysokopółkowy z Evo, który kocham, bardzo lubię z Batiste i bardzo lubię z Collab. I stwierdziłam, że sprawdzę ten z Isany, jakby słuchając moich własnych słów, że po prostu firmy adaptują niektóre trendy, niektóre kosmetyki i czasami może można zapłacić trochę mniej i mieć fajny efekt. Także wzięłam sobie ten sam szampon z Isany, bo często jednak, kiedy używam suchych szamponów, to nie tyle chodzi mi o to, żeby te włosy nie były tłuste, tylko o to, żeby miały większą objętość. I ten szampon, suchy szampon właśnie to obiecuje. Już go użyłam. Nie jest to, nie, jeżeli używaliście suchego szamponu z Batiste, takiego robiącego dużą objętość, taką volume, to nie jest to samo. Ten z Batiste jest dla mnie za ciężki, za bardzo jest wyczuwalny na włosach, jakby jest taki, te włosy robią mi się takie tępe, natomiast ten jest lepszej jakości dla mnie. Naprawdę te cząsteczki, te pudrowe jakby są w porządku, te włosy nie są aż takie tępe i nie wydają się brudne. Jak wiecie, poza ciężkim, suchym szamponie włosy wydają mi się takie brudne, tępe w dotyku. Ten tego nie robi, pomimo tego, że obiecuje objętość XXL. Nie wiem, czy mam objętość XXL, mam ich dużo, ale po prostu ja ich... Je zostawiłam same sobie do wyschnięcia i one wtedy się tak zachowują, tylko z przodu sobie trochę zakręciłam, żeby to miało jakiś ład i w ogóle. Ale moje włosy tak to jest jak żywa po częstokroć, także na razie jest fajne. Dajcie znać, czy używaliście, ale póki co jest naprawdę spoko. Znacie moje walki, moje boje i poszukiwania porządnych, naprawdę przyzwoitych bronzerów w płynie, w kremie, takich z drogerii. Bardzo ciężko jest to zdobyć, ale ostatnio wyszłam do Inglota właśnie i spytałam się pani, czy może mają jakiś nowy bronzer w płynie, w kremie? A pani, oczywiście, że mamy, czy mnie zaskoczyła. I wskazała mi na taki rząd butelek, one są w takich dużych butelkach, bo to jest produkt, tak jak był kiedyś z Maka, nie, on dalej jest z Maka, tylko zmienili butelkę, Face and Body Bronzer z serii AMC. Świetna sprawa jest to, że jego można kupić w takich dużych butlach, tak jak Wam mówiłam, ale też w małych opakowaniach i idealny, bo ten w małych opakowaniach jest chyba za 30 zł, jakoś tak, a ten dużych 70, może więcej, nie pamiętam. I wzięłam dwa odcienie, które wydawały mi się najciemniejszymi. Wydaje mi się, że ten produkt nie jest zrobiony stricte jako bronzer, tylko jako taki makijaż właśnie na stopy, na dekolt, bo to są, wiecie co, najciemniejsze odcienie. Jeden jest... O Boże, jakie to jest płynne. Chyba trzeba tym bardzo mocno wstrząsnąć. Strasznie to jest takie wodniste w tym opakowaniu. Nie wiem, czy to było aż takie wodniste w sklepie. Czy to ma jakąś datę ważności? To nie wygląda ładnie. No nie wiem, dobra, ma 9 miesięcy od momentu otwarcia, jeszcze ich nie otwierałam, tych opakowań. W każdym razie, wracając, mam dwa najciemniejsze odcienie, jeden jest 93, a drugi 95. Jeden jest z drobinkami, a drugi jest matowy, już nie wiem, który to jest który. Mają trochę inne opakowania. Inny mają tył, troszeczkę zmieniła się właśnie jakby szata graficzna, więc podejrzewam, że jeden jest ze starszej partii, a jeden z nowszej.
Ten jest bardzo lejący, ten nie jest aż taki lejący. Jeden ma drobinki, więc może ta formuła jest inna z drobinkami. Nie wiem, trochę mnie przeraża ten bardzo lejący się. W każdym razie sprawdzimy. Tak jak mówię, to są najciemniejsze odcienie. To nie jest satysfakcjonujący odcień dla wielu osób. Może w tym momencie jeszcze się dla mnie sprawdzi. No zobaczymy. Natomiast były chyba 4 albo 5 odcieni jaśniejszych, dużo jaśniejszych, więc naprawdę wydaje mi się, że to jest bardziej produkt stworzony do tego, żeby sobie umalować bardziej właśnie nasze nogi albo coś takiego, a nie żeby zrobić sobie kontur albo bronzer. Chociaż jest bronzer do twarzy i ciała napisane, więc nie wiem, no przetestujemy, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa właśnie, jak to się będzie sprawować. Bardzo. Oni mają też podkłady w sztywcie, które też są szerokie gamy kolorystyczne i których teoretycznie można by było używać jako bronzerów, ale one są dosyć tępe i nie do końca ta tempota mi jakby, ta ich tempota mi nie pasuje, nie lubię tępych rzeczy oraz ludzi. Także nie wiem, no trochę się teraz tego boję. Dajcie mi oczywiście znać, czy używaliście. A propos tych rzeczy w kremie, w płynienie drogich, wracając do ostatniego filmu, tak jak mówiłam z tej serii, te produkty Biedronka Belle, ten rozświetlacz Shimmer Summer Body właściwie jest przepiękny. On jest naprawdę super. On jest naprawdę świetny. Jakby ktoś mi to władował w jakieś opakowanie od Charlotte albo coś w tym stylu, to naprawdę bym się nie pogniewała i nie kapła, że to nie jest coś wysokopółkowego, no bo jest naprawdę przepiękny ten produkt. Daje taki lekko efekt ocieplonej skóry, formuła jest taka bardzo przyjemna, lekko silikonowa. Nie jest to Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter, ale stoi to bardzo niedaleko. To jest bardzo podobna rzecz, taka lekko grubsza, lekko klejąca się. Szkoda, że jest tak ograniczona gama kolorystyczna, ale ja zrobię zapas tego produktu, przysięgam. Wczoraj byłam w biedrze, właśnie czemu go nie wzięłam? Nie wiem czemu, albo byłam z płaczącą Rozalką, może dlatego. Ale jest naprawdę przefajny ten produkt. Spójrzcie, tu policzek, a tu ten policzek. I uwielbiam tego produktu używać właśnie jak mam nagą twarz, bez makijażu, właśnie wybłyszczę się tym tak ładnie i dam sobie trochę korektora i jest cacy. Bardzo szlachetna formuła, bardzo ładna, bardzo wysokopółkowa, taki przepiękny mokry glow. Najbardziej lubię używać właśnie Sauté Solo. No powiedziałabym, że jeżeli szukacie odpowiednika Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter bardzo niedrogo, to to jest jedna z bardziej zbliżonych rzeczy, takich właśnie unikalnych, zbliżonych do tego produktu. Serio, bardzo fajna sprawa. Dobra, byłam też wczoraj, wracając, byłam wciąż w tym samym Rossmanie i zajrzałam do tej szafy NAM. Wiecie co, ja nie wiem czemu nie mam jakiejś mega sympatii do tej marki. Widzę trochę, co tam jest, tam chciano zrobić, takie trochę vibe'y a la Kim Kardashian i Kylie i tak dalej. To jest firma, podfirma, jakby druga firma od Vibo. Także podejrzewam, że to jest Vibo, tylko w innej szafie, szacie graficznej. No ale tak zawsze mnie coś kusi, ale nigdy nie wezmę, powiedzmy. Ja bardzo lubię, oprócz tych bronzerów w kremie, bardzo lubię kredki do ust. I wiecie co, wzięłam dwie kredki do ust w kolorze. Jedna to jest 9, a jedna to jest 7. To chyba nie jest 6, to jest chyba 9, na pewno jest 9. 9 i 7. Jedna to jest Mocha Nude, ta 9, a 7 to jest True Nude, czyli prawdziwa nude, prawdziwy odcień nude. I 1 to jest kawowy. I były niedrogie, bo na jakieś promce. I to są, wiecie co, lip linery, kredki do ust, które są wykręcane. Co jest dobre. Powiedzcie mi, że one się wykręcają, a nie się strugają, bo jak one się... A, wykręcają się, bo się bałam, że się nie wykręcają. To jest dobre, bo tego produktu się wtedy będzie używało łatwo, ale też często, kiedy produkty są wykręcane, a słabo są jakby zamykane, to te produkty jakby szybciej wysychają. Jeden rzeczywiście nude jest bardziej różany, jeden jest taki troszeczkę cieplejszy. Nie ma między nimi olbrzymiej różnicy. Nie wiem czemu wczoraj w sklepie wydawało mi się... O, o Boże, wszystko zniszczyłam. To chciałam powiedzieć, że tak wyglądają koło siebie. Nie ma między nimi jakiejś ogromnej różnicy.
ale troszkę tej różnicy jest. Ja mam linery, lip linery z Vibo i mi się sprawdzają i są fajne. Ta formuła naprawdę jest bardzo trwała i nie zastyga tak szybko. Chyba nawet mam w podobnym opakowaniu. Wiecie, a propos tego, że to jest Vibo, tylko w innym opakowaniu, ta u góry złota kredka to jest Vibo. Ten komponent jest bardzo podobny, końcówki są takie same. Ten znam, jest trochę krótszy. Natomiast Vibo też jest wykręcana. Także jeżeli to jest ta sama formuła, która jest w Vibo, a to jest chyba dokładnie ta sama formuła, to jest, bo to jest dokładnie tak samo się rozprowadza. Ja bardzo lubię te kredki z Vibo. O, jakby to nie jest minus, że to jest taka formuła jak z Vibo. Nie wiem w sumie, jak się mają cenowo do siebie. Wiem, że jak je chciałam wczoraj zmyć z ręki, potem jak mi zaschnęły, to było mi ciężko je zmywać. Ale tak jak mówię, nie jestem zła na to, że to jest jak Vibo, bo ta formuła z Vibo akurat jest bardzo porządna. No ciekawa jestem, jaka będzie ta formuła z NAM, chociaż to NAM chce być bardziej chyba cenowo bliżej L'Oreala niż Vibo. No. Zobaczymy. Poczekam, aż to zastygnie i spróbuję to wtedy zetrzeć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ładne te nudziaki są. Jeden to jest taki trochę pillow talk. Cześć. Kto mi się to włamał? Dobra, Damian mnie przestraszył, mnie nawiedził. Także to już nie wiem, o czym mówiłam o tych linerach. Także jeżeli to jest takie samo jak Vibo, no to się nie obrażam. Natomiast to jest takie samo jak Vibo, tylko że pewnie w innej cenie. Pocieram palcem delikatnie. Trochę się rozmazuje, ale nie jest najgorzej na świecie. Naprawdę, jest okej. Okay. To kurde, jakaś inna formuła była w takim razie, tak zastygła mi, że nie mogłam jej zetrzeć. Aż spojrzę z ciekawości, wie co tutaj szafy, bo była jeszcze druga formuła i kredek nie wykręcany, tylko strugane. To może one były, bo to mi się starło jednak z ręki normalnie, ale coś mi się nie chciało zejść i to chyba były tamte po prostu. Mam jeszcze błyszczyk z Lovely. Słyszałam, że błyszczyki z Lovely są świetne. To jest jakaś seria Pink Army Splash Lip Gloss. Wzięłam w takim odcieniu różu. Zastanawiam się, czy to będą te takie jak Lip Lifters Maybelline, które są jak Fenty. Czy to jest ten sam pomysł? I mam numer 3. Lip gloss do ust o szklanym połysku z hialuronem. Można było napisać, że to jest ta... błyszczyk, a to jest napisane, że to jest lip gloss do ust. Trochę to jest takie śmieszne dla mnie. A Pink Army, dlatego to jest taka moro jakby zrobione ten. Nie wygląda to źle, ten plastik, no trochę taki... Nie wygląda to też bardzo drogo, no ale nie wygląda to jakoś niesamowicie źle. Zobaczę sobie... Czekajcie, zdejmę te plastiki, nie lubię tych plastików zamknięciowych, bo i tak, wiecie co, jak siedzi tych wszystkich Rossmanów, to ludzie je otwierają i słoczują sobie i to nic nie daje, a potem mi zostaje taki brzydki klej na tych opakowaniach i to nie jest ładne. Zobaczmy sobie tego lip glossa. Zapach trochę na Fenty robione, taka wanilia i jest troszeczkę odcienia takiego takiej różowości w tym kosmetyku. Nałożę sobie na usta, a co? Jest to fajne. Smak jest taki trochę za bardzo chemiczny. Taką trochę truskawą chemiczną, takie Alpenliebe chemiczne, ale bardziej mi pasują niż szminki z Maybelline, bo te z Maybelline Lip Lifters, one się trochę za bardzo lepią i są za gęste dla mnie. Ja lubię właśnie trochę bardziej takie formuły, takie bardziej mokro nawierzające, takie bardziej olejkowe. No rzeczywiście bardzo fajna jest to rzecz. Widziałam te szminki z Lovely u Agi Cosmetics Candy. W ostatnim chyba miałam jakiś vlog z Rossmana i polecała, tylko właśnie takie z drobinkami, takie jasne i w moim Rossmanie była jedna, ale otwarta i wysmarowana sztuka i jej nie wzięłam po prostu. Natomiast rzeczywiście ta rzecz jest bardzo fajna, więc jeżeli tamte też są takiej jakości, to rozumiem rzeczywiście zachwyt uwagi. Także to, wiecie co, zasłoczuję sobie te bronzery, bo strasznie mnie to interesuje. Trochę się boję, bo oczywiście mam biały t-shirt. T-shirt z lumpa, więc szkoda trochę mniej, no ale jednak. Opakowanie jest takie, no takie zwykłe. Ten odcień to jest 95.
i on nie ma drobinek. Pani mówiła, że jak się go nałoży, to już potem nim nie sulać, bo on się bardziej będzie zachowywał jak jak makijaż taki. To nie jest taka kremowość, tylko to zastyga. Ten 95 jest rzeczywiście ładny. Ładny, matowy. Nie jest jakiś taki przerażający. Zobaczę sobie ten drugi. Ten drugi to był bardziej lejący się. Tak, to było takie bardziej lejące się. Strząsnę tym mocno. Może to jest kwestia tego, że to długo leżało. I on miał mieć w sobie drobinki, czyli też inna formuła. Trochę mnie to przeraża. No ale dobra. To opakowanie jest takie też średnio pewne dla mnie. Nałożę sobie tu. No leje się, ten się leje, wiecie co, ewidentnie. Kolor jest trochę cieplejszy. Taka trochę kubka. Ja nie widzę tych drobinek wcale. Aha, nie, to tutaj nie ma drobinek. Wiecie co, w tym były drobinki, a w tym nie ma drobinek. I ten jest bardziej przejrzysty, ale jest też cieplejszy. Ten jest taki chłodniejszy. Czy ja czegoś nie rozumiem? Czekajcie, to w ogóle się zachowuje jak dwa inne produkty. Patrzcie, ten 95 w ogóle ma takie krycie, że praktycznie zasłania mi tatuaż, a ten 93 jest taki leciutki i przejrzysty i ten 95 ma drobinki. Ma drobinki, a to ma dużo więcej krycia, jest taki bardziej gęsty i bardziej chłodny. Może go trzeba bardziej rozblendować. Ale pozostawia, no tak, można go bardziej rozblendować i pozostawia trochę drobinek, a ten 93 jest takim czymś. No intrygujące to jest, wiecie co, muszę to nałożyć na twarz, bo jestem ciekawa tych produktów. Zachowują się dosyć ciekawie i każdy z ich nich ma jakby inną formułę. To się czasem zdarza, wiecie co, chociaż nie jest to jakby mile widziane, żeby produkty jakby z jednej linii, ale w różnych odcieniach miały inne formuły. Raczej powinno to być tak, że to wszystko jest jakby consistent, czyli stałe i niezmieniające się. Ale rzeczywiście, no ciekawa sprawa. Ten błyszczący zwłaszcza może być bardzo ładny na twarz, tylko wydaje mi się, że będzie trzeba nauczyć się go, wiecie co, dawkować, bo jak on zastyga, to ponoć już go nie można ruszyć, tak mi pani mówiła. Czy żeby go nie ruszać, bo się będzie nam kulkował. Ale wiecie co, wszystko mi zeszło. W ogóle dygresja, ale nie dygresja. Odkąd jestem mamą, to znam się idealnie na wszystkich chusteczkach dla dzieci. I to są moje ulubione. Te z Musteli. Bo to jest francuska marka apteczna, a mamy takowych słabość. Są dosyć drogie, chociaż jak się przeliczy na ilość chusteczek, to wcale nie. Mają to takie zapinanie wielorazowe i przepięknie pachną. Pachną taką po prostu francuską drogerią, także jeżeli szukacie fajnych chusteczek, też do takiego, wiecie, przetartej w ogóle. One nie są stricte do makijażu, one są do pupć niemowlaków, ale ja używam do różnych rzeczy. I tak nie robię do makijażu chusteczkami, więc wszystko jedno. Ale w każdym razie te polecam. Bardzo są fajne, jeżeli lubicie takie sprawy mieć pod ręką. Aha, i chciałam jeszcze wam, wiecie co, polecić takiego cichego ulubieńca, którego stosuję od lat, a nikt nie pokazuje. To są lakiery do paznokci, takie normalne, zmywalne z Golden Rose. To są moje ostatnie nabytki. Kupiłam dziki róż, który mam właśnie u stopach. Czerwień, którą ostatnio miałam w rękach. Mam jeszcze beż, którego nie używałam i taki przejrzysty beż. Ja uwielbiam te lakiery, jeżeli nie używam hybryd. Teraz mam nałożoną przejrzystą hybrydę na rękę. Ale w międzyczasie lubię sobie przejechać takim po prostu kolorem po tej hybrydzie przejrzystej. Takim kolorem, który nawet mi się będzie trzymał, wiecie, 2-3 dni. Bo ja nie potrzebuję większej, żeby on się dłużej trzymał. Wiecie, u mnie kolor w tym momencie to jest kaprys. Potrzebuję, żeby mi pasował do stylówki albo po prostu mam taki nastrój. Ale większość czasu wolę mieć zmyty ten kolor i wolę nie mieć żadnego koloru na paznokciach. I one się sprawdzają idealnie, łatwo się nakładają, mają świetne krycie, mają bardzo taką nowoczesną, szeroką gamę kolorystyczną i są bardzo niedrogie, także naprawdę, jeżeli macie ochotę i lubicie takie, wiecie, tak sobie takiego cukiereczka na paznokciach zrobić, to bardzo Wam polecam, też mam przepiękne złote kolory od nich, bardzo, bardzo fajne i kupuję je zawsze w takich no-name'owych drogeriach, bo ich właśnie nie ma ani właśnie w żadnych takich Rossmanach, ani Naturach, w sumie nie wiem w jakich miejscach, zawsze jak jestem w Rajcie, to kupuję, bo tam właśnie w Milówce, miejscowość obok mojej Rajczy, jest taka drogeria, gdzie są te lakiery i mają taki ogromny koszt z tymi malutkimi lakierami z Golden Rose i zawsze tam po prostu coś sobie wyszperam i bardzo,
Je lubię, zwłaszcza w lecie, bo w lecie mam taką bardziej fazę na jakieś takie kolorowe lakiery, ale na rękach póki co mam po prostu bazę i top hybrydową, przeźroczystą, bo taką mam w tym momencie fazę na nic na paznokciach, tak na trwałe, na stałe, albo kolor na chwilę. Ej, jeszcze wam chciałam powiedzieć, że kupiłam wczoraj świetny baton, to chyba też było w Biedronce, naprawdę dobra kaloria, nerkowca i kokos, 0% cukru. Ja nie jestem fanem takich rzeczy, takich batonników musli, ale szukam jakichś takich ciekawych zamienników, moja córeczka czasem coś by chciała śmiesznego, a nie chcę jej faszerować cukrem i w ogóle, także testuję na sobie różne rzeczy i to jest mega pyszne, kupiłam to sama, to nie jest film sponsorowany, nawet jak był sponsorowany, to tylko mówię o rzeczach, które lubię. Jakby, także cokolwiek. Natomiast bardzo pyszne. Bardzo pyszne. Właśnie dzisiaj wszamiłam. Wiecie co? Zrobił nam się taki zgrabny, fajny odcineczek, więc zamknijmy tę część jakby w holu. I zaraz nagram drugą część, gdzie będę się malować, gdzie będę to wszystko nakładać na twarz. Będę testować te rzeczy i będę też testować inne rzeczy. Także dziękuję bardzo za oglądanie dzisiaj i do zobaczenia jutro. Wrzucę te filmy dzień po dniu, żeby była ciągłość, nakładam na twarz, bo nie mogę się doczekać. Także do zobaczenia jutro. Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa, pa.